1. Petrusbrief, kapitel 2. Przeczytamy z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Pierwszy list Piotra, z drugi rozdział. Vers 21 bis 25. Od 21 do 25 wiersza. Vers 21 bis 25. 2, 21. Od 21 wiersza. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim niósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Liebe Geschwister, es geht in diesen Versen Christus. Umiłowani bracia i siostry, w tych wierszach chodzi o Chrystusa und seine Leiden. I o Jego cierpienia. Wir haben uns mit diesem Thema auch vorhin darüber nachgedacht in Anbetung. Poprzednio właśnie w godzinie uwielbienia zajmowaliśmy się tym tematem. Und diese Haltung der Anbetung möchten wir auch jetzt beibehalten, wenn wir diese Verse betrachten. I również też te nastawienie pełne uwielbienia zachowajmy, gdy będziemy te wiersze rozważać. Aber wir wollen auch sehen, welche praktischen Schlussfolgerungen der Petrus daraus zieht. Ale również chcielibyśmy zauważyć, jakie praktyczne wnioski Piotr wyciąga. Wenn wir den Zusammenhang beachten dieser Verse, gdy zwrócimy uwagę na tło, w jakim są te wiersze napisane, dann sehen wir, dass vorher zu Hausknechten spricht. To zauważymy, że Piotr poprzednio zwracał się do sług. Und sagt diesen Hausknechten, ihr sollt euren Herren gehorchen. I powiedział do sług, żebyście byli poddani swoim panom. Ihr sollt Gutes tun. Macie dobrze czynić. Und zwar immer. I to mianowicie zawsze. Auch wenn ihr, obwohl ihr Gutes tut, dafür leiden müsstet ungerechterweise. Nawet jeżeli dobrze czyniąc, będziecie musieli w niesprawiedliwy sposób cierpieć, czyńcie dalej dobrze. Ihr könnt nur dann ein gutes Gewissen vor Gott bewahren, wenn ihr trotzdem immer dabei bleibt, Gutes zu tun. Zawsze będziecie mogli zachować dobre, spokojne sumienie przed Bogiem, jeżeli pomimo wszystko będziecie dalej dobrze czynili. Und zwar aus Gehorsam gegenüber dem Herrn im Himmel Gutes zu tun. A to mianowicie ze względu na posłuszeństwo w stosunku do naszego dobrego Pana w niebie, abyście dobrze czynili. Aber das ist natürlich nicht nur wichtig für Hausknechte. Ale naturalnie to nie tylko jest ważne w stosunku do sług. Das gilt natürlich für uns alle. Naturalnie to obowiązuje nas wszystkich. Und so gilt auch uns, was in Vers 21 am Anfang steht. I nas to obowiązuje, co jest na początku 21 wiersza napisane. Hierzu seid ihr berufen worden. Na to bowiem powołani jesteście. Wir sind dazu berufen und in dieser Welt gelassen worden, hier Gutes zu tun. My jesteśmy do tego powołani i po to na tym świecie postawieni, abyśmy dobro czynili. Aus Gehorsam Gutes zu tun. I to czynili dobro z posłuszeństwa. Und zwar immer. A mianowicie zawsze. Auch dann, wenn es auf diesem Weg trotz gutem oder gerade wegen des guten Leiden geben sollte. Nawet i wtedy, gdy pomimo tego, że dobrze czynicie, albo może właśnie dlatego, że dobrze czynicie, dalej dobrze czyńcie.
dobrze czyńcie. Und er begründet das dann. I on tutaj to uzasadnia. Mit zwei starken Argumenten. A używa tutaj bardzo mocne dwa argumenty. In den Versen 21 bis 23 haben wir das erste Argument. Od wierszy 21 do 23 przytoczony jest pierwszy argument. Christus hat es genauso gemacht. Gdyż dokładnie tak samo czynił Chrystus. Und hat uns ein Beispiel hinterlassen. I on zostawił nam przykład. Er war immer gehorsam. On był zawsze posłuszny. Immer. Zawsze. Und hat nur Gutes getan. On tylko dobro zawsze czynił. Wenn auf diesem Weg des Gehorsams Leiden kamen. Nawet jeżeli na tej drodze posłuszeństwa spadły na niego cierpienia. Sie sind gekommen, a one rzeczywiście przyszły na niego. Dann ist er trotzdem dabei geblieben. To on pomimo tego trwał w tym. Das ist das erste Argument. To jest pierwszy argument. Das zweite Argument. Drugim argumentem, dlaczego tak mamy czynić, haben wir in den Versen 24 und 25. Czytaliśmy w wierszach od 24 do 25. Für jede Sünde, die ich getan habe oder tue, hat Christus sterben und am Kreuz leiden müssen. Za każdy grzech, który ja popełniłem lub popełnię, to Chrystus musiał cierpieć i umrzeć na krzyżu. In den drei Stunden der Finsternis hat er meine Sünden getragen. On tam w tych trzech godzinach ciemności moje grzechy niósł na sobie. Und das ist doch ein starkes Argument dafür, jetzt nicht mehr zu sündigen. I to jest właśnie ten bardzo mocny argument przemawiający za tym, dlaczego my teraz nie mamy dalej grzeszyć. Sondern gehorsam das Gute zu tun. Ale w posłuszeństwie dobro czynić. Diese Verse 21 bis 25 teilen sich also in zwei Teile. Te wiersze 24, 25 można na dwie części podzielić. Und es ist sehr wichtig, diese Zweiteilung zu sehen. I ten podział jest bardzo ważny, abyśmy go zauważyli. Denn auch wenn es um die Leiden Christi geht, sind das zwei ganz verschiedene Leiden, von denen er hier spricht. Jeżeli mowa tutaj jest o cierpieniach Chrystusa, to mowa jest tutaj o różnych cierpieniach Chrystusa. In dem ersten Teil, Vers 21 bis 23. W tej pierwszej części od 21 do 23 wiersza. Da spricht er von dem Leben des Herrn Jesus. Te wiersze mówią o życiu Pana Jezusa. Und von den Leiden während seines Lebens. I o cierpieniach w trakcie jego życia na ziemi. In Vers 24 und 25. A w tych wierszach 24, 25. Da spricht er vom Sterben Christi. Mowa jest o śmierci Chrystusa. Ganz genau gesagt von den drei Stunden der Finsternis. A dokładnie mówiąc o tych trzech godzinach ciemności. Und von den Leiden Christi in diesen genau drei Stunden. I mowa jest o tych cierpieniach Chrystusa dokładnie w tych trzech godzinach ciemności. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. I to są dwie całkowicie różne rzeczy. Also im ersten Teil geht es um Leiden um der Gerechtigkeit willen. A więc w pierwszej części chodzi o cierpienia z powodu sprawiedliwości znoszone. Der hat getan, was recht ist in den Augen Gottes. On czynił to, co jest prawe w oczach Bożych. Und hat dafür von den Menschen leiden müssen. I z tego powodu musiał ze strony ludzi cierpieć. In dem zweiten Teil aber geht es um Leiden um der Sünde willen. Ale w drugiej części chodzi o cierpienia z powodu naszych grzechów. Weil der Jesus unsere Sünden dort getragen hat. Dlatego, że Pan Jezus tam poniósł nasze grzechy. Über den ersten Teil könnte man darüber schreiben zwei Worte. Nad pierwszą częścią można by było nadpisać dwa słowa. Die wir hier in Vers 22 am Anfang finden, keine Sünde. Takie, jakie znajdujemy w tym wierszu 22, nie było w nim grzechu. Nie popełnił. Er hat während seines ganzen Lebens keine Sünde getan. On w czasie swojego całego życia nie popełnił żadnego grzechu. Über den zweiten Teil kann man zwei andere Worte schreiben. Nad drugą tą częścią można napisać dwa następne inne słowa, die wir in Vers 24 finden.
które czytamy w 24 wierszu. Unsere Sünde. Grzechy. Unsere Sünde. Grzechy nasze. In den drei Stunden der Finsternis hat unsere Sünden getragen. W tych trzech godzinach ciemności on niósł nasze grzechy. In dem ersten Teil geht es also darum, dass gelitten hat von den Menschen. W pierwszej części chodzi właśnie o te cierpienia, które były którego spotkały ze strony ludzi. Menschen haben ihn geschlagen. To ludzie go bili. Im zweiten Teil geht es darum, dass von Gott geschlagen wurde. Ale w drugiej części chodzi o to, że on został ze strony Bożej uderzony. Also wir sehen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. A więc widzimy, że są to dwie całkowicie różne rzeczy. Man muss sie ganz klar auseinanderhalten. I trzeba to jasno odróżniać. Aber lass uns jetzt die Verse etwas im Einzelnen noch betrachten. Ale zagłębimy się teraz wspólnie w treść tych wierszy. Was bedeutet es, wenn es in Vers 21 heißt, Christus hat für euch gelitten? Co to oznacza, co czytaliśmy w wierszu 21, gdyż i Chrystus cierpiał za was? Nun, das macht der Zusammenhang eben klar. Mianowicie cały ten kontekst to jasno pokazuje. Es geht hier nicht seine sühnenden Leiden, das kommt erst im nächsten Abschnitt. Tutaj nie chodzi o te cierpienia gładzące grzech, gdyż to pojawia się dopiero w następnym urywku. Sondern es geht darum, ale tutaj chodzi o to, Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład. Es gibt mehrere Gründe, warum Christus während seines Lebens gelitten hat. Czy jest więcej powodów, dlaczego Chrystus w czasie swojego życia cierpiał? Wollen wir einige nennen? Chcielibyśmy wymienić kilka. Erstens, dadurch wurde seine Vollkommenheit offenbar. Po pierwsze, dlatego, że on objawił swoją doskonałość. Denn es hat sich in den größten Leiden gezeigt, dass sündlos ist und vollkommen. Bo w tych największych nawet cierpieniach objawiło się, że on jest bezgrzeszny i doskonały. Das sieht man zum Beispiel auch in den Versuchungen in der Wüste. To już widać w trakcie tych pokus na pustyni. Da wurde bewiesen, dass der Herr Jesus wirklich sündlos ist. Tam zostało udowodnione, że rzeczywiście Pan Jezus jest bezgrzeszny. Ein zweiter Grund. I drugi powód. Der Herr hat gelitten während seines Lebens, aus eigener Erfahrung auch mit unseren Leiden Mitgefühl haben zu können. Pan cierpiał w swoim życiu, aby mógł z własnego doświadczenia mieć też i współczucie z powodu naszych cierpień. Hier haben wir einen dritten Grund. Hier haben wir einen dritten Grund. Tutaj mamy wymieniony jeszcze trzeci powód. Er hat gelitten, uns dadurch ein Beispiel zu hinterlassen. Dlatego cierpiał, aby zostawić nam przykład. Er hat gezeigt, dass man Gutes tun und gehorchen und dabei bleiben kann, auch wenn es Leiden bedeutet. On to udowodnił, że można dobrze czynić i za to otrzymać cierpienia i dalej wytrwać w tym, aby czynić dobrze. So können und sollen wir jetzt seinen Fußstapfen nachfolgen. A więc my możemy i powinniśmy wstępować w ślady jego stóp. Dann heißt es in Vers 22, der keine Sünde tat. I w wierszu 22 czytamy, ten, który nie popełnił żadnego grzechu. Wir haben gesehen, dass es zum einen wie eine Überschrift ist. Keine Sünde. Tak jak już wspomnieliśmy, można by te słowa użyć jako tytuł nad tą pierwszą częścią, brak grzechu. Zum anderen aber wird auch gezeigt, er hat keine Sünde getan. A po drugie, okazało się, że też i on żadnego grzechu nie uczynił. Während es danach heißt, dass auch im Wort nicht gesündigt hat. Kein Trug in seinem Mund. Chociaż też i dalej jest napisane, że i on nie zgrzeszył ustami swoimi, gdyż czytamy pod koniec 22 wiersza, nie znaleziono zdrady w ustach jego. Das geht ja noch weiter. A ta rzecz jeszcze dalej się posuwa, głębiej. Jakobus sagt, wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Jakub pisze na przykład, jeżeli ktoś nie uchybia w słowie, to jest mężem doskonałym. Denn wie schnell hat man etwas gesagt, was nicht gut war. Bo jak szybko można coś powiedzieć, co nie było dobre. Aber der Herr war ein vollkommener Mann.
Der vollkommene Mann. Ale Pan był doskonałym mężem. Wohl, das geht hier noch weiter. Ale te, das geht hier noch weiter. Ale te rzeczy jeszcze dalej idą. Er hat nicht nur nichts Böses gesagt. On nie tylko nic, nie powiedział nic złego. Sondern wenn kein Trug in seinem Mund war, dann heißt es, es war alles echt, was er gesagt hat. A gdy jest tutaj napisane, nie znaleziono tutaj oszustwa w ustach jego, u nas jest napisane zdrady, to znaczy, że zawsze wszystko, co on powiedział, było prawdziwe. Ich kann ja auch sehr fromm sprechen, aber es ist nicht echt. Może być tak, że będę mówił bardzo pobożnie, ale nie będzie to prawdziwe. Das ist dann auch Trug. To też będzie oszustwem. Heuchelei, Lüge. Będzie to obłudą, będzie to kłamstwem. So wie das bei den Pharisäern der Fall war. Tak jak to było w przypadku faryzeuszy. Das Äußere des Bechers haben sie gereinigt, um schön dazustehen, aber innen war es voller Unreinigkeit. Oni ten kubek czy ten kielich na zewnątrz oczyszczali, ale wewnątrz był pełen nieczystości. So war das bei dem Herrn Jesus natürlich überhaupt nicht. Coś takiego w ogóle nie występowało w przypadku Pana Jezusa. Er war durchaus das, was er auch redete. On był dokładnie tym, co też powiedział. Da gab es keine Diskrepanz zwischen dem, was er äußerte und dem, was er im Inneren wirklich war. Nie było żadnej różnicy pomiędzy tym, co on samym sobą wyrażał, co mówił, a pomiędzy tym, co było w jego wnętrzu. Und diese Vollkommenheit, wie gesagt, die wurde gerade auch in Leiden offenbar. I tak jak powiedzieliśmy, ta doskonałość objawiła się w cierpieniach. Und so heißt es jetzt weiter in Vers 23. I tak, der gescholten nicht widerschallt. I tak jak czytaliśmy dalej w 23 wierszu, on, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Menschen haben ihn mit Worten geschlagen. Ludzie uderzali go swoimi słowami. Man kann ja auch mit Worten schlagen. Tak, rzeczywiście, można bić słowami. Es können sehr, sehr tiefe Wunden sein, die dann entstehen. I mogą powstawać bardzo wielkie, głębokie rany. Und so haben sie das auch beim Herrn beabsichtigt. A oni mieli taki zamiar, czyniąc Panu to. A, aber er hat nie, auch nicht mit Worten zurückgeschlagen. Ale on nigdy, nawet słowem, nie odpowiedział złorzeczeniem. Weiter heißt es. Dalej mamy napisane. Der leidend nicht drohte. Ten, który cierpiał, nie groził. Da können wir jetzt daran denken, dass er nicht nur mit Worten geschlagen wurde, sondern auch wirklich körperlich geschlagen wurde. Przy tym możemy pomyśleć o tym, że nie tylko był słowami uderzony, ale również i fizycznie cierpiał. Aber er hat nicht zurückgeschlagen. Ale on na te bicie nie odpowiedział działaniem. Mehr noch, er hat noch nicht mal gedroht. Nie więcej nawet jeszcze. On nawet nie groził za to. Er hatte ja alle Macht. A przecież on miał wszelką moc. Hätte er auch nur damit drohen können. On przecież mógł tylko pogrozić. Das hat er aber nicht gemacht. Ale on tego nie uczynił. Wenn es um ihn selbst ging, hat er die Macht nicht gebraucht, um sich zu helfen. Jeżeli chodziło o jego samego, o jego osobę, to on nigdy nie użył tej mocy, która była mu dana do dyspozycji. Sondern, es heißt weiter, er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet, das ist Gott. Lecz, tak jak czytamy dalej, poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, czyli Bogu. Er hat also als Mensch, a więc on jako człowiek, sich und seine Sache in die Hände Gottes gelegt. Siebie samego i swoją sprawę całkowicie oddał w ręce Boże. In dem Bewusstsein, Gott macht es schon richtig. Będąc tego świadomy, że Bóg zawsze wszystko dobrze uczyni. Wenn Gott jetzt diese Leiden zuließ, jeżeli Bóg teraz, w tym momencie, dopuszcza moje cierpienia, hat er sie erduldet. To On chciał je znieść.
Natürlich war das ungerecht, was sie gemacht haben, die Menschen. Naturalnie była to niesprawiedliwość, co ludzie mu uczynili. Und natürlich verdient das Gericht. Naturalnie zasłużyli zaraz na sąd. Zasłużyli zaraz na sąd. Und es wird einmal gerichtet werden. I będą te czyny kiedyś osądzone. Aber das überlässt er als Mensch Gott. Ale on jako człowiek zostawił to Bogu. So sollen wir es auch machen. I tak też my powinniśmy czynić. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es recht nicht euch selbst geliebte. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale czytamy: nie mścicie się sami, umiłowani. Mein ist die Rache, spricht der Herr. A Pan napisał: moja jest pomsta, mówi Pan. Es ist nicht unsere Sache zu richten. Es ist nicht unsere Sache zu richten. To nie jest naszą rzeczą, aby sądzić. Wir könnten es wohl auch nicht wirklich gerecht tun. Bo my rzeczywiście też nigdy nie jesteśmy w stanie to uczynić sprawiedliwie. Der Herr hätte es. Er hätte gerecht richten können. Pan mógłby tak sprawiedliwie to uczynić. Aber selbst er überließ das als Mensch Gott. Ale jest napisane, że on jako człowiek zostawił to Bogu. Damit kommen wir zu dem zweiten Teil. I dalej przesuwamy się do drugiej części. Vers 24 und 25. Do 24 i 25 wiersza. Da ist es, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Gdzie czytamy: on grzechy nasze sam na ciele swoim niósł na drzewie. Geht es jetzt um das Kreuz? Teraz chodzi o krzyż. Wie gesagt, genau gesagt, um die drei Stunden der Finsternis. A dokładnie mówiąc, o te trzy godziny ciemności. Denn dort und nur dort hat er unsere Sünden getragen. Bo tylko tam i tylko i wyłącznie tam on niósł nasze grzechy. Kommen also jetzt die sühnenden Leiden Christi vor uns. I teraz mamy przed sobą te cierpienia gładzące grzechy. Da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Tak w zasadzie niewiele można do tego powiedzieć. Am Ende des Verses heißt es, dass wir durch seine Striemen heil geworden sind. A pod koniec tego wiersza czytamy: jego sińce uleczyły nas. Was für Striemen sind das? Co to za sińce? Der Zusammenhang macht es klar. Tak, tło tych wierszy to jasno pokazuje. Es geht nicht um Striemen, die Menschen ihm geschlagen haben. Tu nie chodzi o sińce, które powstały od uderzeń ludzi. Durch die sind wir nicht heil, das heißt errettet worden. Bo przez takie sińce nigdy by nie nastąpiło zbawienie. Nie, tu chodzi o te gładzące grzechy cierpienia Chrystusa w tych trzech godzinach ciemności. Wtedy, gdy on został uderzony przez Boga. Es hat kein Mensch gesehen. Tego nie widział żaden człowiek. Da können auch wir nicht hineinsehen. Również i my nie jesteśmy w stanie w to wniknąć. Wir können sicher nie ergründen, was das wirklich war. I z pewnością nigdy nie będziemy w stanie to zgłębić, jak to było. Aber hier wird einfach gesprochen von Striemen, die Gott ihm geschlagen hat. Ale tu po prostu jest mowa o sińcach, które powstały od uderzeń Boga. Und dadurch sind wir heil, errettet worden. I to z tego powodu my jesteśmy teraz zbawionymi. Dadurch, dass er meine Sünden dort getragen hat, nur dadurch konnte ich errettet werden. To tylko z tego powodu, że on tam moje grzechy na sobie poniósł, mogę być teraz zbawiony. Und dann zieht Petrus, wie gesagt, auch diese praktische Schlussfolgerung. I teraz, tak jak mówiliśmy, Piotr wyciąga z tego praktyczne wnioski. In der Mitte von Vers 24, dass wir doch den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben dürfen. Że my teraz powinniśmy obumrzeć grzechom, a żyć dla sprawiedliwości w środku 24 wiersza. Wir möchten nicht mehr sündigen. My nie chcemy więcej grzeszyć. Sondern die Sünde für tot halten. Ale my mamy siebie samych trzymać umarłymi dla grzechu. Wir möchten tun, was recht ist in den Augen Gottes. I my chcemy czynić to, co jest prawe w oczach Bożych. Früher war das nicht so. Dawniej tak nie było. Steht auch in Vers 25. Tak czytamy o tym w 25 wierszu. Früher gingen wir in der Irre. Dawniej my błądziliśmy. Jeder hat einfach gemacht, wozu er Lust hat.
Każdy czynił po prostu to, na co miał ochotę. Ohne nach dem Willen Gottes zu fragen. W ogóle nie pytając, jaka jest wola Boża. Eigenwilliger Weg. A więc były to samowolne drogi. Aber dieser Weg führt in, aber dieser Weg führt in die Irre. Ale ta droga prowadziła na zbłądzenie. Jetzt dagegen möchten wir doch gern gehorchen. Ale obecnie, przeciwnie do tego, chcemy być posłusznymi. Und der Hirte und Aufseher unserer Seelen wird uns auch dabei helfen. A nasz pasterz i stróż dusz naszych będzie nam w tym pomagał. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. I ja teraz króciutko to chciałbym streścić. Wir haben also zwei Teile hier. W tych wierszach oglądamy dwie części. Und damit auch zwei Argumente dafür, dass wir nicht mehr sündigen, sondern das Rechte tun wollen. I dlatego też znajdujemy w tych wierszach dwa argumenty, dlaczego my nie mamy grzeszyć, tylko mamy czynić to, co jest prawe. Aus Gehorsam das Gute tun und dabei immer bleiben. Z posłuszeństwa, czy w posłuszeństwie czynić zawsze dobro i w tym wytrwać. Erstes Argument, Christus hat es genauso gemacht. Pierwszy argument za tym przemawiający to to, że Chrystus dokładnie też tak uczynił. Und hat uns dadurch ein Beispiel hinterlassen. I przez to zostawił nam przykład. Zweites Argument. I drugi argument. Für jede Sünde, die ich getan habe oder noch tue, hat Christus unendlich leiden müssen. Za każdy grzech, który uczyniłem i jeszcze uczynię, Chrystus nieskończenie wielce musiał cierpieć.